panie trenerze, no, niezwykle ciekawy mecz, dwóch utytułowanych bardzo drużyn przed wami. Jak wy podchodzicie do tego meczu? Czy to jest dla was wyjątkowe spotkanie? No, przeciwnik zupełnie inny niż choćby Skra Częstochowa. No cóż, na pewno każde spotkanie jest wyjątkowe, ale tutaj rzeczywiście i zbiegło się to z taką datą meczu i sam przeciwnik, Ruch, który co prawda jest Beniaminkiem, ale z tego co pamiętam, chyba nie przegrał jeszcze spotkania w tej rundzie w pierwszej lidze, więc na pewno bardzo ciekawie zapowiadające się spotkanie i liczymy na to, że będzie to dobre spotkanie, bo Ruch też chce grać w piłkę, ma duże ambicje. Więc nic nie stoi na przeszkodzie, aby oglądnąć dobry mecz, ale to czasami te jakby oczekiwania nie zawsze idą w parze z tym, co później dzieje się na boisku. Ja mam nadzieję, że jednak po oglądnięciu wczorajszego Ligi Mistrzów, przede wszystkim jak Benfica grała, to podziała to motywująco na nas. Mecz po meczu gracie z Beniaminkami w poprzednim sezonie, patrząc na tabelę, no to Stal była zdecydowanie lepsza, ale w tych bezpośrednich meczach znowu Ruch. Czy można te dwa zespoły porównywać? Czy wyciągnęliście wnioski z tego spotkania ze Stalą? Znaczy, jeśli chodzi o mecz ze Stalą, to mieliśmy, uważam, bardzo dobry plan. Tylko tak jak mówię, czasami plan może być świetny, a gorzej z realizacją. Nie porównywałbym. Przede wszystkim to zupełnie dwa różne jakby style, sposoby gry Ruchu i Stali. Więc tutaj widzimy też właśnie na podstawie tego, kto zajął pierwsze miejsce w drugiej lidze i awansował, kto awansował z baraży. Teraz to wszystko jakby troszeczkę się odwróciło. Niemniej jednak te mecze wszystkie są gdzieś tam wyrównane, uważam. Gdzieś bramka dla jednych czy drugich decyduje o tym, jak ten mecz będzie później dalej przebiegał i jak skończy się, jaki będzie końcowy wynik. Więc tutaj nie porównywałbym ani nie brałbym do siebie tego, że to Stal była tym, który zapewnił sobie, zespołem, który zapewnił sobie pewny awans od razu z pierwszego miejsca. A jak wygląda sytuacja kadrowa i jak chcecie w tym meczu zagrać? Sytuacja kadrowa bez zmian, czyli Adam Marciniak jest poza kadrą, jakby w ogóle poza treningiem zespołem, pozostali trenują. Kilku zawodników wczoraj wystąpiło w drużynie rezerw. Jeżeli nic się nie wydarzy, to najprawdopodobniej to nasza kadra meczowa będzie wyglądała tak samo jak w tym ostatnim meczu ze Stalą. Ja mam takie pytanie, to pierwsza liga też pokazuje, bo to jest to prawda siódma kolejka, ale no właściwie nie ma tutaj faworytów, tak? Bo Ruch prowadził zdecydowanie z Chojniczanką, wydaje się, z tabeli, jest to najsłabsza drużyna. To się okazuje, że tracą bramkę w doliczonym czasie gry i tracą punkty. To nie wiadomo, czy ta liga jest tak wyrównana, czy te zespoły, nie wiem, tak no nie mają stałej formy. No. No tak, tak. I to mówiliśmy przed sezonem. Nie wiem, gdzieś padło pytanie, że któryś z trenerów powiedział, że po siódmej kolejce będziemy mogli powiedzieć, o co gramy. Myślę, że chyba wciąż nie będzie takiego mądrego, który powie, które zespoły o co grają po tej siódmej kolejce. Rzeczywiście Ruch w ostatnich dwóch spotkaniach obejmował prowadzenie, a później tracił bramki gdzieś tam w końcówkach i z tego, co widziałem z tą Chojniczanką, to też mogło być różnie, gdyby ta Chojniczanka wcześniej strzeliła bramkę, bo w drugiej połowie mieli sytuację, więc naprawdę to trudno przewidzieć. Skra remisuje w pierwszym meczu z Ruchem, przegrywa z nami, jedzie na Podbeskidzie, wygrywa, więc wszystko się może zdarzyć.